co kroczysz od zwycięstwa do zwycięstwa w Bellatorze? Jakbyś mógł teraz po czasie trochę ocenić przebieg swojej ostatniej walki. Znaczy w stójce mi się czułem kontrolę, tam raz niepotrzebnie wdałem się w wymianę z moim przeciwnikiem. Raz mnie trochę tam zachwiało, nie było jakieś bardzo mocne uderzenie, ale gdzieś tam straciłem balans. Wyglądało to trochę może chaotycznie. No w parterze to już czułem kontrolę, tam wpiąłem się za plecy. Później no nie mogłem udusić, bo przeciwnik dobrze blokował duszenia. No i później jak się obróciliśmy, zostałem na dole i złapałem balachę, więc no, tak to wyglądało. No to balacha fajnie wyszła, no przeciwnik zostawił rękę, wykorzystałem sytuację, bardzo ciasna balacha. Kto ma szansę zatrzymać Marcina Helda w tej federacji Bellator? No nie wiem, jest jeszcze na pewno paru bardzo dobrych zawodników, no ale będę dążył do tego, żeby zdobyć pas Bellatora, a później zobaczymy. Ale przyszłościowo, bo widać, Marcin Held coraz szerszy, jakaś zmiana kategorii na wyższą, czy po takim zwycięstwie, czy obrona pasa do, nie wiem, to się chyba nie może znudzić, nie? Nie może się znudzić, jak coś to na niższą, może będzie zmiana, a nie, żartuję. No, zostaję w tej swojej kategorii i tak nie zrzucam jeszcze aż tak dużo, no ważę tyle, co zawsze, no jest wszystko normalnie, naturalnie. A szykuje się jakaś walka chociaż w Europie, niż nie tylko w Stanach? Nie, na razie nie. Na razie mam kontrakt z Bellatorem, tam walczę, no tutaj są jakieś... powiem tak, jak będą jakieś propozycje z polskiej organizacji, jest szansa, że może gdzieś tutaj się pojawię, no ale to czekam na propozycje od polskich organizatorów. Bellator zezwala na takie... na taką pojedynczą walkę, jeśli to nie koliduje z ich planami, więc jest taka szansa. To jest ktoś z Polski, z kim chciałbyś zawalczyć? Nie, na pewno nie z Polski. Może w Polsce, ale na pewno nie z kimś z Polski. No, uważam, że bez sensu jest bić się tutaj z polskimi zawodnikami. I jakby wtedy jeden z rodaków, jeden z Polaków jakby ma zawsze tą przegraną na koncie i gdzieś tam mu się może jakieś drzwi przez to zamkną. Najbliższy termin walki to, podsłyszałem, wrzesień, tak? No tutaj jak było posłyszane gdzieś po cichu, to nie powinno się takich rzeczy mówić, ale no na jesień jest walka planowana, dokładnie daty jeszcze nie znam.